Skąd wziąłeś tyle upów? Arnold, sprzedałeś nerkę? A, wygląda na to, że zostałeś wyrobiony i pójdziesz do więzienia. Jest tu niepisana hierarchia. Najbardziej szanowani są rabusie bankowi i przywódcy gangów. Ale Arni, udawanie twardziela nie jest tego warte. Przynajmniej będzie można zarobić parę dolców. Najwięcej zarabia się w więzieniach w Niemczech, Szwecji i Norwegii. W więzieniu Halden możesz zarobić nawet 1600 dolców miesięcznie. A we Włoszech jest restauracja więzienna, w której pracują tylko znani mafiozi. Tamtejszy szef kuchni zarabia więcej niż naczelnik. Dobra Arni, czas pomyśleć o planie ucieczki. Wystarczy, że wyrwiesz się z celi. Rozprawić się z bandą strażników i znajdziesz wyjście. Plan niezawodny jak szwajcarski zegarek. Ale możesz poszukać innego sposobu. W Brazylii masz największą szansę na wcześniejsze zwolnienie. 16 godzin na rowerze treningowym zmniejszy karę o jeden dzień. Każda przeczytana książka skraca go o kolejne 4. Możesz też robić na drutach markowe ubrania. Minus jeden dzień za każde 3 dni pracy. I nawet otrzymasz zapłatę. Arnold, to dla ciebie. Blado-czerwona szata oznacza, że więzień ma skłonność do ucieczki. To twoja szansa? Dalej, łap klucze. O, wygląda, że masz kłopoty. Ubezpieczenie medyczne więźnia jest czasami lepsze niż ubezpieczenie strażnika. 16 tysięcy dolców rocznie. Jesteś szczęściarzem. Ucieczka od ADX Florence jest niemożliwa. Cele są małe, z pancernymi drzwiami i betonową instalacją wodociągową. Prysznic jest ustawiony na timer, a okno ma mniej niż 4 cale szerokości. Tu więźniowie spędzają 23 godziny w całkowitej izolacji. Arni, jesteś uratowany. Teraz musisz pomyśleć o tym, kto cię wrobił. I zostałeś wysłany w miejsce, z którego nikt nigdy nie uciekł. Więzienie Guantanamo. Najbardziej brutalne i strzeżone więzienie na świecie. Nikt nie zdołał uciec, nawet nie próbuj, bo to niemożliwe. A jeżeli ktoś nawet odważy się spróbować ucieczki, musiałby znaleźć sposób na przejście przez drzwi o grubości 20 cm, labirynt niekończących się korytarzy z kamerami monitoringu. Musiałby walczyć z okrutnymi psami strażniczymi, pokonać silnie naładowane elektrycznie ogrodzenie o wysokości 5 metrów, przejść przez ostry drut kolczasty i ominąć dziesiątki strażników w każdym sektorze. Obecnie w tym więzieniu przetrzymuje się 40 najniebezpieczniejszych przestępców na świecie. A ty, mój przyjacielu Arnoldzie, jesteś na liście. Gratulacje. Ale nie wolno ci z nimi rozmawiać. Każdy więzień jest surowo izolowany przez 24 godziny na dobę. A mówiąc o czasie... Czas na lunch! Zobaczmy, co dzisiaj w menu. Okej, co my tutaj mamy? Mają tylko jedno specjalne więzienne danie. Nutraloaf. Nutraloaf to jedzenie z resztek, bez najmniejszych dodatków soli czy przypraw. Boże, aż mnie mdli na samą myśl. Nie mam pojęcia, jak zamierzasz to zjeść, Arni. No więc... Nie zamierzasz tego zjeść? Postanowiłeś strajkować? Głodowo? No proszę. Uroczo. Zrobiłeś sobie małego przyjaciela z chleba, żeby ci towarzyszył. Dobra robota, Arnold. Ale myślę, że przesadziłeś z tym niejedzeniem. Zapomniałem ci powiedzieć, ale Guantanamo to miejsce, gdzie prawa człowieka nie są zbyt brane pod uwagę. Jeżeli ktoś na przykład przystępuje do strajku głodowego, jest karmiony siłą. Rurą wprowadzaną przez jedno z nozdrzy. No dobra, ten plan nie zawsze działa. Ale nie myśl, że to już koniec. Czeka cię cała gama tortur. Woda, zimno, muzyka i tortury elektryczne są praktykowane w Guantanamo. A wisienką na torcie jest pozbawienie snu. Już po kilku dniach takich tortur twoje funkcje mózgowe i mięśniowe osłabną. Procesy myślowe zwolnią. A twoja wola ulegnie złamaniu. I wszyscy na ciebie polują. 195 krajów opublikowało twoje zdjęcie we wszystkich możliwych mediach.
Znajdujesz się we wszystkich policyjnych bazach danych i nie tylko policja, ale także wszystkie najlepsze jednostki sił specjalnych na świecie depczą ci po piętach. MI6, brytyjski wywiad, działający przez całą dobę od 100 lat. ISI, międzyresortowa agencja wywiadowcza Pakistanu, z największą rezydencją na świecie, 10 tysięcy agentów. CIA, uważaj Arni, oni torturują ludzi. Kanadyjski wywiad, z budżetem ponad 507 milionów dolarów na searching. Naprawdę wydaje ci się, że zdołasz się przed nimi wszystkimi ukryć? Jesteś na każdym smartfonie w mediach społecznościowych. Stałeś się bardziej popularny niż Greta Thunberg. Jestem pewien, że ci teraz zazdrości im. W końcu możesz naprawdę pomóc ocalić ludzkość. Po prostu daj im swoją krew, aż do ostatniej kropli. Elitarne siły specjalne ze wszystkich krajów już nadchodzą. US Navy SEALs. Francuska Żandarmeria Narodowa. Chińskie lamparty śnieżne. Ale oczywiście nawet przypadkowy uczeń mógłby cię złapać. Wielki brat patrzy. W samym Nowym Jorku jest około 20 tysięcy kamer monitoringu. Robią zdjęcia. Porównują odległości między głównymi rysami twarzy. Nosem, oczami, ustami. Oznacza to, że mogą dowiedzieć się, gdzie byłeś zaledwie 5 minut temu. Łap! Te okulary z wbudowanymi diodami podczerwieni pomogą ci ukryć twarz przed kamerami. Dla nich twoja twarz będzie wyglądać jak świecący martwy punkt. Poczekaj chwilę, zapomniałeś baterii. To nie wystarczy, potrzebujesz przebrania. Zjedzenie tylu pączków nie było dobrym pomysłem. Spowodowały nadmierne gromadzenie się gazów. Uwolnić wiatry! Dobrze wyglądasz, ale psy tropiące znajdą cię po zapachu kwasu masłowego, nieprzyjemnego zapachu twojego potu. Wystarczy gram potu, aby pies poczuł zapach z dachu tego 10-piętrowego budynku. Lub na głębokości 4,5 metra pod ziemią. W samych Stanach Zjednoczonych jest prawie 7 milionów dronów. Przestań się miotać i weź tę specjalną broń przeciwko dronom. Ten gnat wystrzeliwuje szeroki strumień emisji elektromagnetycznej, więc nie musisz celować. Wystarczy, że strumień zakłóceń znajduje się w pobliżu drona, a wtedy straci kontakt z bazą i utraci kontrolę. Co ty narobiłeś? Wmieszaj się w tłum, muszczku! Dobra, Arnold. Zbudowałem maszynę, która sprawia, że rzeczy są niewidzialne przez 24 godziny. Nie ruszaj się, Arnold. Chwila, co ty? Ale z ciebie kretyn. Uderzyłbym cię w głowę, ale nie wiem, gdzie ty kurde jesteś. Załóż ten kapelusz, żebym cię widział. Dobra. Masz 24 godziny. Co zamierzasz zrobić? No, kto by się spodziewał... Jeśli maszyna działa zgodnie z zasadą niewidzialności, oślepłbyś, bo współczynnik załamania ciała niewidzialnego staje się równy współczynnikowi powietrza, a soczewki w twoich oczach straciłyby zdolność załamywania promieni świetlnych i skupiły je na siatkówce. Sama siatkówka też nie mogłaby absorbować światła widzialnego za pomocą pręcików i czopków ze względu na jej niewidzialność. Ale twój wzrok chyba działa, ty zaśliniony ignorancie. Dobra, siłownia już się zamyka. Możemy zrobić coś innego? Zostało ci 18 godzin. Chodziło mi o coś bardziej znaczącego, ty tempo głowy durniu. W końcu moglibyśmy odkryć straszne sekrety i dokonać wielkich rzeczy, a nawet dostać się do strefy 51. A no tak. Jest w innym stanie. Masz jakiś pomysł? Ty chcesz to ukraść? Głupi pomysł. Tak czy inaczej, musisz mieć plan. Oczywiście dzięki niewidzialności możesz być tu długo po zamknięciu. Ale wtedy musiałbyś ominąć strażników. Wokół diamentu znajdują się też lasery. Serio? Dałbyś radę zrobić potrójne salto, ukraść diament i opuścić muzeum autem, które wiozłoby nowe antyki na wystawę równo o 2 w nocy? Nawet jeśli, to wciąż jest to zły pomysł. Muzeum zamyka się za godzinę.
Ukryj się w kącie i czekaj. I zdejmij kapelusz, ty barani łbie. Przygotuj się, Arnold. Najważniejsze to oczywiście nie dać się złapać. Arnold, ruszaj! No nie, a wystarczyło potrójne salto. I znowu to schrzaniłeś. No dobra. To teraz musisz biec ile sił w nogach! Już blisko wyjścia! Dawaj, Arnold! Dasz radę! No, no, ukradłeś chyba szklaną kopię diamentu. Cóż, muszę przyznać, że to niefortunny obrót wydarzeń. Chociaż, szczerze mówiąc, to logiczne, że oryginał jest przechowywany w sejfie. Teraz nigdy nie doświadczysz miłości pięknego Tagai. Po zderzeniu z billboardem otworzyłeś portal międzywymiarowy i wszechświat wciągnął cię do gry GTA V. Witaj w Los Santos. Cóż, Arnoldzie, jesteś gotów, by stać się najbogatszym i najpotężniejszym człowiekiem w mieście? Do samochodu i jazda! Poznaj Michaela, jednego z trzech głównych bohaterów gry. Co powiesz na pierwszą misję? Pokaż nam swoje umiejętności strzeleckie, Arnie! No dobra, przejdźmy do sedna. Nie jest tajemnicą, że Los Santos to całkowicie przestępcze i bardzo niebezpieczne miasto. Na początek proponuję zmienić wizerunek, bo wyglądasz jak fan Minecrafta. Kilka brutalnych tatuaży z pewnością nie zaszkodzi. Tu jesteś prawdziwym gangsta, gotowym do obrabowania banku. Plan jest taki. Chodzisz cicho do budynku, strzelasz do pancernego szkła, wysadzasz drzwi skarbca i zabierasz całe złoto. Doskonale, teraz zmykamy stąd. Aby biegać szybciej w GTA nie trzeba biegać, ale skakać. Wiesz, że rzeczywista waga broni i złota, które teraz masz, to ponad pół tony? Ale w GTA to nie ma znaczenia. Są tuż za tobą, trzeba się schować. A zrobienie tego jest bardzo proste. Po prostu musisz schować się w cichym miejscu, a po chwili zapomną o tobie. Wow, patrz, poradziłeś sobie świetnie, Arnie. Teraz możesz śmiało wydawać pieniądze na imprezy, drogie garnitury, kupuj nieruchomości w mieście. I obudź się przy najpiękniejszym widoku zza okna. Ale to szybko ci się znudzi. Zapomniałeś? Jesteś teraz prawdziwym gangsterem, Arnie. O tak, ekstremalne pościgi samochodowe. Świetnie. Ruszaj, Arnoldzie, albo dostaniesz kulkę. Samolot? Daj lajka, jeżeli potrafisz latać w GTA. Wydaje mi się, że nie masz szczęścia, Arnoldzie. Jakoś trafiłeś do zmodyfikowanej wersji GTA z gigantycznym megalodonem. No dobra, jesteś skończony, Arnie. Misja nieudana. Czekaj, Arnoldzie, przeżyłeś! Co to jest? Nowe GTA? Ej, no znowu piszesz bzdury na czacie GPT? Arnold, przez ciebie sztuczna inteligencja pomyśli, że ludzkość jest głupsza niż jest w rzeczywistości, a to niebezpieczne. Czekaj. Nie jesteś ciekaw, co chat GPT odpowie na te idiotyczne bzdury, które napisałeś? Nawet Elon Musk boi się, że AI może zniszczyć ludzkość. A ty tylko prowokujesz. Wygląda na to, że skończył ci się papier toaletowy. To najgorsza rzecz, jaka się mogła wydarzyć, tak? Arnold. To byłeś ty? Mówiłem ci, przez twoją głupotę AI zniszczy całą ludzkość. A może nie całą? Wybuch nuklearny zniszczy około 3000 km2. W sumie na Ziemi do zniszczenia nadaje się około 362 milionów km2. Aby zniszczyć wszystko, potrzeba byłoby około 128 tysięcy głowic bojowych. 10 razy więcej niż jest na świecie. Arnie, gotowy na wojnę nuklearną? Dobra wiadomość, część ludzkości przeżyje, pytanie tylko brzmi na jak długo. Konserwy? Świetny wybór. O, ostatnia puszka, o jedna za dużo. Jak myślisz, Arnold? Jak długo wytrzymasz bez roślin? Na Svalbardzie zbudowano międzynarodowy skarbiec nasion. Zawiera ponad 900 tysięcy nasion, ale może pomieścić do 2 miliardów. To wystarczy, aby ożywić całą florę Ziemi. A przynajmniej zapewni coś do jedzenia podczas długich nuklearnych zimowych nocy. Jesteś dobrze przygotowany, kolego. Chipsy, woda, rośliny, konserwy, lekarstwa, a nawet komputer. Ale wygląda na to, że zapomniałeś o najważniejszym.
Jedna eksplozja nuklearna powoduje uwolnienie do atmosfery średnio 50 ton pyłu. Pył powstały po eksplozji wszelkiej broni nuklearnej na Ziemi może pokryć od 50 do 85% ziemskiego nieba. Ale nowoczesne modele komputerowe obiecują, że zima nuklearna nie potrwa dłużej niż miesiąc. Nie jest tak źle, Arnold. Na całej Ziemi nie ma wystarczającej ilości broni nuklearnej, aby zniszczyć całą cywilizację. Jest wiele ofiar, ale nuklearna apokalipsa została odwołana. Postanowiłeś wybrać się na wycieczkę, prawda? Najtańszy bilet na statek wycieczkowy to 860 dolców. No więc skakuj do pudła, pospiesz się! Kiedy 6 tysięcy pasażerów i prawie 2200 członków załogi pozuje przed statkiem do zdjęcia z rocznicowego rejsu, masz szansę wejść na pokład. W tej chwili nie mamy żadnych przychodów z reklam. Ani w ogóle żadnych pieniędzy tak naprawdę. Ej, nic tu nie dotykaj! Tak się składa, że twoja głupota jest kolosalna, Arnold. Udało ci się dokonać czegoś, o czym marzy... tak wielu. Znaleźć się całkowicie samemu na ogromnym statku wycieczkowym. Na zwykłą 7-dniową wycieczkę przewidziano ponad 12 tysięcy jajek, 380 kg lodów i 2 tony owoców morza i mięsa. Taka ilość jedzenia wystarczy ci na około 5 lat, jeśli będziesz jadł samotnie. Po rejsie takim jak ten, ludzie przybierają na wadze średnio do 3 kg. Na wycieczkowcach jest mnóstwo rozrywki, na tyle dużo, że dla większości pasażerów 7 dni to za mało na zrobienie i zobaczenie wszystkiego. Ups, wygląda na to, że skończyło się paliwo. Na pełnych obrotach statek spala do 5 ton paliwa dziennie. Teraz będziesz dryfować w oceanie, tak jak wszystkie inne statki wycieczkowe, ponieważ jest to tańsze niż pobyt w porcie. Arnold, wygląda na to, że twoje wakacje będą trochę dłuższe niż się spodziewałeś. Minął cały miesiąc. Ciekawe, dokąd cię ten prąd poniesie. Gratulacje, Arnold! Teraz cały świat cię nienawidzi! Spakuj walizki, palancie. Twoje wakacje się skończyły. Hej, Arnie, tu na pewno można robić zdjęcia. Arnold, mam złe wieści. Wszystkie rządy świata zostały obalone i w każdym kraju rządzą dyktatorzy. Z jednej strony to dobrze, nikt już nie opuści kraju, a każdy będzie pracował na dobrobyt i dobrą sławę swojego państwa. Ale z drugiej strony, pod takim reżimem wielu ludzi nie będzie mieszkać w domach czy na osiedlach, a w więzieniach, bo prawo będzie bardzo surowe, a czasem wręcz dziwne. Zapomnij o korzyściach cywilizacji. Międzynarodowe stosunki gospodarcze nie są już potrzebne, a każdy kraj pracuje tylko dla siebie. Więc jeśli wcześniej w twoim kraju nie było żadnego przemysłu ciężkiego, na przykład produkcji aut, to nie kupisz już nowego samochodu i zostanie ci jakiś zniszczony rower. Media społecznościowe nie zniknęły, ale jeśli chcesz porozmawiać w prywatności, to tylko głęboko w lesie. Najlepiej z radiem grającym na pełnej głośności. Jeśli pójdziesz do fryzjera, twoja fryzura będzie musiała odpowiadać lokalnej administracji. A rząd zatwierdza tylko określoną liczbę fryzur. A najgorsze jest to, że wszystkie kraje postrzegają się wzajemnie za potencjalne zagrożenie. Więc prawie wszystkie zasoby każdego kraju idą na rozwój wojska. A pewnego dnia ktoś straci cierpliwość i wciśnie ten wielki czerwony przycisk. Arnold, uratowałeś świat! Kto by pomyślał, że twój daltonizm nas ocali? To pierwsza bioinżynierowana ludzka skóra. W 2011 holenderscy naukowcy stworzyli kozę, która w swoim mleku mogła produkować materiał na pajęczyny, z którego potem zrobili ludzką skórę. Ta jest 15 razy twardsza niż stal i zatrzyma pociski kalibru 5,56. Badanie oficjalnie zakończono. Ale co jeśli eksperymenty prowadzono dalej w tajemnicy?
Brawo, Arnold! Zgłosiłeś się na przetestowanie na tobie kuloodpornej skóry. Wow, ty jeszcze żyjesz? Test zakończony powodzeniem. Hej, Arnie, tych koleżków cieszy wynik, ale chcą podnieść stawkę. Granatnik wystrzeliwuje granat z prędkością 120 metrów na sekundę. Prawie jak na komisariacie. I może przebić 50 cm stalowego pancerza. Spróbujmy z czymś odporniejszym. Skóra z fullerenu. Ten alotrop węgla to najtwardszy materiał znany nauce. I jest 200 razy odporniejszy od stali. Gratulacje, Arnie! Twoja skóra z fullerenu przetrwała strzał z granatnika. Za to mózg niestety nie. Fala uderzeniowa zrobiła z niego galaretkę. Ale na szczęście jesteś w super tajnym laboratorium. Tak, Arnold, zwiewaj! W końcu jesteś teraz odporny na broń. Nie można cię nawet udusić. A rozpędzony samochód nie zrobi ci krzywdy. Ale z twoją siłą wszystko po staremu cienia się. Za to widzę, że masz nerwy ze stali. Tylko problem w tym, że resztę życia spędzisz w ukryciu, żeby nikt nie wiedział, że masz super skórę. Chwila, co? No tak, dla lajków zrobisz wszystko. Rób co chcesz, tylko żebyś później nie żałował. Nawet Superman ma słabe punkty. Naprawdę myślałeś, że żadna broń nie tknie twojej skóry? Ej, skąd masz ten samochód? Arnold! Prawie zabiłeś tego ptaka! Teraz musisz zamówić tej pani taksówkę. Na szczęście to był tylko wróbel, a nie orzeł. Twój telefon chyba zamówił wszystkie taksówki w całym USA do jednego miejsca. W USA zarejestrowanych jest 230 tysięcy taksówkarzy, a ponad połowa z nich jeździ dla Ubera. Wszystkie te samochody ustawione w rzędzie utworzą korki na 800 kilometrów. 1/3 Nowego Jorku stanie w miejscu. Na ulicach trudno będzie oddychać z powodu podwojenia emisji CO2. To spowoduje kaszel, mdłości i może doprowadzić nawet do udaru. Nie licz na karetki, bo cię nie uratują. Tak samo jak 3000 innych pacjentów czekających na nie każdego dnia. Mógłbyś spróbować pojechać do szpitala metrem. Ale 6 milionów ludzi, którzy zazwyczaj jeżdżą samochodem, już tu jest. Więc dziś mamy tu 11 milionów złych, wkurzonych i spóźnionych ludzi. Hej, to ten koleś, który zakorkował miasto! Złodzieje obrabowali już połowę sklepów w mieście, bo policja nie jest w stanie odpowiedzieć na większość wezwań. Arnold, lepiej opuść po prostu kraj. Na każdym samolocie wylatującym z Nowego Jorku znajdzie się dla ciebie miejsce. Ludzie nie mają jak dotrzeć na lotnisko. Samoloty latają w półpuste, a przez to linie lotnicze tracą 10 tysięcy dolców co lot. Czy Arnoldowie zawsze spłacają swoje długi? Łącznie taksówkarze wydali 15 milionów dolarów na samą benzynę, żeby cię podwieźć. Jak ty im zapłacisz? Arnold, na pewno ci starczy. Wow! Arnold, gratulacje! Zmarłeś i trafiłeś do nieba! Stań w kolejce i czekaj, aż święty Piotr cię wpuści. Ale to jest fajne! Hej, wow, popatrz! Czy to John Lennon? Nie, bo poczekaj, to tylko Jezus. O, tu nawet jest ściana z obrazami Boga wykonanymi przez wielkich artystów historycznych. W starożytności ludzie wierzyli, że Bóg jest przerażający i żądny krwi. Na przykład Aztekowie stale składali w ofierze ludzi swojemu bogu Huitzilopochtli, aby sprowadzić deszcz. Starożytni bogowie uosabiali ludzkie cechy lub zjawiska naturalne. Niestety, Arnie, w chrześcijańskim raju, w przeciwieństwie do raju muzułmańskiego, nie dostajesz 72 dziewic. Ale spójrz! Tam! To John Lennon! A może to znów Jezus? A to on. Ma wiele imion. Stwórca, Jehowa, Adonaj, Jahwe, Bóg. O, śpi.
Najlepiej, żebyś nie majstrował przy jego rzeczach, Arnie. Arnold, o czym myślisz? Nie możesz tam wejść! To jest centrum sterowania całym światem! Nie dotykaj niczego, Arnold! O, Boże! W ciągu ostatnich kilku wieków wiara religijna na świecie zmieszała się, a Bóg jako najpopularniejsze istnienie na świecie ma wielu wrogów. Nie baw się w Boga, Arnold. Człowiek jest po prostu zbyt chciwy, by pełnić tę rolę. Istnieje wiele innych przykładów z historii i wszystkie one źle się skończyły. Arnold, przestań! To nie żarty, przyjacielu! Wspaniale. Teraz wszystko się popsuje. Fanatyczna wiara zawsze prowadziła do wojen. I teraz rozpoczęła się atomowa krucjata. Arnold, przestań, zanim będzie za późno! Słuchasz mnie w ogóle? Uff, ledwie zdążyliśmy. Ej, Bóg, nie odbierz tego źle, ale dzięki Bogu, że tu jesteś. Arnold, wygląda na to, że skończyłeś. Thank you.